Moje płuca zaczęły energicznie pracować. Moje biedne nerki napełniła niebieska muzyka. A moja biedna wątroba zaczęła nareszcie działać. Ptysiu, bądź moją żoną. Nie mówię nie, ale zechciej pan porozmawiać z moją mamą. Pamiętaj wszelako pan, że mama jest poniekąd na uszy cierpiąca i nie należy z nią rozmawiać szeptem. Najowisza, będę ryczał jak lew. Dzień dobry pani! Nie, nie umiem jeździć na rowerze. Córkę pani pokochałem od pierwszego wejrzenia. Bez wątpienia telewizja ma dużą przyszłość. I gdyby pani dobrodziejka zechciała powierzyć swoją córeczkę moim wypróbowanym ramionom. Naturalnie, że Henryk Ładosz jest najlepszym recytatorem obu pułku. Dziękuję pani, do widzenia pani. Przepraszam, mam swojego. Nic nie rozumiem. Ona mnie nie rozumie, ja nie rozumiem mamy. Gdzie ja? Jak nikt na świecie. Tak nie kochał ani Dante, ani Don Juan. Miłość. Rozumiesz, co to jest miłość? Rozumiem. To jest psychiczna hipermetamorfoza prowadząca do hiperkinestezji, co w konsekwencji daje agipatyczną neurastenię. Dziękuję. Robicie na scenie? Sprawia wam przyjemność? Myślę, że tak, że wszyscy razem występując na scenie uzupełniamy się i każdy jest szczęśliwy to, co robi, bo gdybyśmy tego nie lubili robić, po prostu każdy by poszedł w swoją stronę i miał na to wylane i taka prawda. Jak podobał wam się występ grupy teatralnej z Ukrainy? Świetnie. Byliśmy mega wzruszeni, zwłaszcza jak zaczęli na koniec śpiewać ten hymn. Tak. No to było cudowne. Stanęliśmy wszyscy na baczność i po prostu nie mogliśmy się otrząsnąć. To widać, że byli młodsi, a i tak profesjonaliści. Tak, tak. Czy swoją przyszłość wiążecie z aktorstwem? Dlaczego? Tutaj właściwie różnie. Bo ja myślę na przykład, że chciałabym coś spróbować. Tak, ale... każdy z nas na pewno, każdego to pociąga i każdy chciałby spróbować, ale jak to się ułoży, to niestety nikt nie wie. No. Dlaczego zdecydowaliście się występować na scenie? Bo chcemy się zaprezentować. Nie chcemy się trzymać w naszym małym gniewie. My chcemy iść do świata, bo po prostu pójdźcie na świat, tak bym to określił. Czym interesujecie się poza teatrem? Tu jest właśnie też wszystko zróżnicowane. Każdy czymś innym. Tutaj na przykład niektórzy muzyką, niektórzy sportem. Tak. A matematycy? Matematycy właśnie, nasi zdolni. Wczoraj byli też na meczu matematycznym, bardzo dobrze im poszedł. Tutaj właśnie Michalina jest w szkole muzycznej. Agata jest również w chórze Cantores Minores, który też bardzo świetny i zdobywa różne trofea na skali światowej. I tutaj nie, naprawdę lubimy wszystko. Gdzie wszystko, co jest możliwe, wszędzie jesteśmy. Utożsamiacie się z jakimiś aktorami? Jakimi? Jeżeli tak. Postać Ferdynanda Kiepskiego, grana przez pana Andrzeja Grabowskiego, to jest po prostu moja muza. Tak, to jest tyle o jednego pytania. Ale generalnie chyba raczej chcemy iść swoim nurtem, tworzyć coś własnego. Dziękuję. My również dziękujemy.